jesteśmy łyżwiarkami, trenujemy łyżwiarstwo szybkie na krótkim torze, tak zwany short track. Jesteśmy specjalistkami od szybkiej jazdy. Bawimy się rewelacyjnie. Przygoda życia. Nie, niestety łyżwiarstwo szybkie nie jest popularne, jest to niszowa dyscyplina, ale mamy nadzieję, że poprzez tą akcję teraz i poprzez tą sesję stanie się bardziej popularna. Jak poderwać łyżwiarkę? Tak samo jak inną dziewczynę, tak? Trzeba być po prostu mieć to coś w sobie. Nie wiem, oczarować trzeba nas po prostu. Znaczy Ajda już nie, bo jak wiemy jest mężatką, ale mnie jeszcze można. Naszym największym marzeniem jest pojechać na Igrzyska Olimpijskie. Oczywiście do tego dążymy i wszystko się wokół tego teraz kręci. Tutaj mamy taką trochę odskocznię, bo wiadomo, że tutaj sesja w Playboyu jest zupełnie czymś innym. Jest to dla nas nowość. Nigdy wcześniej nie brałyśmy udziału w takim aż dużym przedsięwzięciu. Miałyśmy po drodze kilka sesji, ale nie było to na tak wysokim poziomie jak tutaj. Więc jakby to jest coś dla nas innego, ale wiadomo, że naszym celem są Igrzyska. Nie przeszkadza to nam zupełnie w tym, żeby się przygotowywać w spokoju. Skupiamy się oczywiście na tym. Marzeniem jest, żeby pojechać całą piątką sztafetą na Igrzyska Olimpijskie do Soczi i to jest nasz cel. Jeśli zdobędziemy złoty medal na Igrzyskach Olimpijskich, to wydaje mi się, że nikt nie chce wiedzieć, jak będziemy to świętować. Zaprosimy chyba wszystkich wtedy.